Marcin Miller ma plan na emeryturę. Żona będzie mnie utrzymywać. Marcin Miller w jednym z najnowszych wywiadów ujawnił, że jego kariera muzyczna to nie jedyny filar jego stabilizacji finansowej. Okazuje się, że jego żona prowadzi biznes, dzięki któremu lider zespołu Boys może być spokojny o swoją emeryturę. Marcin Miller jest liderem grupy Boys, jednego z najpopularniejszych zespołów disco polo. Na polskiej scenie muzycznej aktywnie działa już od ponad 30 lat. Największą popularność przyniosły mu takie przeboje jak Jesteś szalona czy Wolność, Kochana uwierz mi, czy Najpiękniejsza dziewczyno. Marcin Miller ma plan na emeryturę. Żona będzie mnie utrzymywać. Marcin Miller w rozmowie z portalem Jastrząb Post ujawnił, czym zajmuje się jego żona. Pokreślił, że dzięki temu jest spokojny o swoją emeryturę. Żona zajmuje się wynajmem lokali i ona tym zarządza. Ile mamy lokali? Nie powiem, ale mamy je też w Warszawie, w samym centrum. Wyznał, zdradzając, że nie jest zmuszony do ciągłego koncertowania dla utrzymania się. Jego pasja do muzyki jest niezależna od kwestii finansowych, a możliwość przejścia na emeryturę nie jest dla niego aktualnie tematem. Ja nie muszę żyć z muzyki. Zawsze to powtarzam. A jak już przestanę śpiewać, chociaż nie przestanę, bo uwielbiam to robić, to żona będzie mnie utrzymywać, zapewniał lider Boys, podkreślając swoje zamiłowanie do występów na żywo. W trakcie rozmowy Marcin Miller poruszył również kwestie prywatne, wyrażając żal z powodu negatywnego wpływu plotek na jego rodzinę. Zawsze ludzie starają się nas poróżnić, rozwodzić. Smutne jest to, że przez pryzmat tego, jak ludzie patrzą na mnie, najgorzej obrywa się mojej rodzinie, mówił artysta, wyjawiając, że ataki medialne najbardziej dotykają jego najbliższych. Na pytanie o sekret długotrwałego małżeństwa, Marcin Miller odpowiedział z przymrużeniem oka, podkreślając swoją unikalność jako męża i partnera.